Dobrze. W takim razie wyszukajmy proszę część subtelną naszej Dorotki. Dobrze. Jest ciało subtelne we własnej przestrzeni. Jak widzisz przestrzeń Dorotki? Wykreowana na zielono, jest tam jezioro, jest tam domek. Dobrze to wygląda. A Dorotka subtelna rozpoznaje nas? Tak. Wie, dlaczego przyszłyśmy? Tak, wie dlaczego? A może nam powiedzieć, czemu nas poprosiła? Różne takie rzeczy w głowie przewijają się u ciała też subtelnego i ma takie właśnie dziwne zawirowania. Pewne rzeczy z przeszłości tutaj przeplatają się rzeczami z teraźniejszości. Jakieś takie dociekiwania, myśli, to wszystko tak jakby łączy się w taki krąg i tak wiruje w głowie. A zobacz, Asiu, czym jest ten wir w głowie? Co spowodowało ten wir? Tutaj bardzo dużo rzeczy, jakie ma ciało subtelne, jest rzeczami, jakie odbiera od ciała fizycznego, bo kontakt mają bardzo dobry. Czyli to, co też ciało fizyczne odbiera, też odbiera ciało subtelne. I to jest moim zdaniem to. A co konkretnie ciało fizyczne wysyła subtelnemu, że jest to zawirowanie, powstało to zawirowanie. Bardzo dużo takich zapytań do dociekiwania pewne, dlaczego pewne rzeczy się tak dzieją. Bardzo dużo, tak właśnie jak było to powiedziane, cofania się w czasie następuje. Potem rozpamiętywania, co może z tego wyniknąć, i to są mniej więcej takie rzeczy. A zobaczmy, Asiu, co powoduje w Dorocie taką potrzebę rozpamiętywania i wchodzenia w rzeczy, które już, że tak powiem, były czyszczone. Na pewno też w ciele fizycznym niepewność i jeszcze ta niepewność jest. I w którym miejscu, Asiu, W jest ta głowie. niepewność? Niech wyciąga. Niech to wyciąga. Ale to jest niepewność, taki niepokój, nieufność do siebie. To, co powiedziałaś, jakby razem wzięte. Dobrze, to niech Czyli to taki miks. wyciągnie. Taki miks. A z czego wynikło ten brak zaufania, taka niepewność? Co zrodziło tą niepewność? Wydaje mi się, że tutaj zaczątek był w tym, że zaczęła Dorotka pewne rzeczy też analizować i też pamięć w pewnych momentach do tych pewnych rzeczy zaczęła tak jakby jej też. Pamięć nie jest takim łatwym czymś, żeby sobie można było to przypomnieć tak, jak to powinno być. To też zmienia. I ona już poczuła się w tym niepewnie, zaczęła dociekać, zaczęła to rozpamiętywać, zaczęła dopisywać pewne też rzeczy i w końcu sama, powiem brzydko, zgłupiała, na czym stoi. A człowiek, nie wiedząc, na czym stoi, zaczyna od początku szukać. A gdzie ma w sobie tą potrzebę takiego rozgrzebywania i wchodzenia z powrotem w przeszłość? Gdzie to ma w sobie? To też jest w głowie. Wyciąga to. Ze wszystkich ciał i z fizycznego też, to trzeba do porządku, dokładnie tą energię wyciągnąć. Dobrze. Wyciąga. Dobrze, czy jeszcze tam jest coś takiego w ciele emocjonalnym albo mentalnym, co jeszcze ją ciągnie do, albo ciągłoby, bądź w przyszłości, nie wiem, w wcieleniach rodowo, co mogłoby wpływać na Wiesz rozpamiętywanie, na co, tą potrzebę? jest jeszcze coś takiego, co może na przyszłość też powodować się coś podobnego. W klatce piersiowej wpisany już taki automatyzm, że rozpamiętuje, jak się z czymś nie godzi i ona tak jakby, nie to, że też rozpamiętuje, ale też analizuje pewne rzeczy od Tak. początku, zakłada zupełnie inny scenariusz i przypuszcza, patrzy, co by było gdyby. Gdyby to, gdyby to, gdyby Czyli to, gdyby tworzy to. alternatywną jakby rzeczywistość, już kreuje. Tak. Dobrze, wyciąga to. Wyciąga to też. I to jest taka przyczyna, że ona głównie też cofa się do problemów, które już były tak jakby zamknięte, Tak. zaczyna je rozgrzebywać, otwierać i wtedy jeszcze raz pyta, o coś podobnego.
To. Wyciąga. Na pewno co jeszcze widzę, co mi się pokazuje Dorotka, to jest też brak zaufania do tego, co ona też czuje i pamięta. I to też w głowie. To też musi wyciągnąć dokładnie. Czyli tak jakby też z braku zaufania znowu otwiera, nie wiem, te same drzwi, które już dawno zamknęła. Tak, i sprawdza, czy aby na pewno tak I jest. to jej w życiu też przeszkadza i w życiu esoterycznym, w takim też rozwijaniu się ciału subtelnemu też przeszkadza, bo ciało subtelne też to odbiera cały czas. Oczywiście. I to też wyciąga. W porządku. Powiedz, Asiu, ile wcieleń na ziemi miała Dorotka? 142. Czyli z tym jest 142. Dobrze. Okej. Dobrze. I teraz mamy tutaj tak. Teraz mamy, Asiu, kolejną rzecz. To mamy tutaj męża Dorotki. Ta sytuacja z jakby z tymi różnymi jego osobowościami. Tak, tutaj jest. Czy ona byłaby skłonna poprosić go do swojej przestrzeni subtelnego męża? Tak, ciało subtelne tutaj chciałoby go poprosić. Woła tutaj swojego męża. Widzę go w eterze. Jeszcze nie podchodzi. Następuje cisza. Co się Jest dzieje? cicho. On nie wie, czy ma przejść, bo ciało subtelne jego ja w tym momencie łączę się z nim telepatycznie i pytam, czy przyjdzie, czy pojawi się, no to, bo to wiadomo dlaczego. Mówi, że on nie widzi potrzeby. Nie widzi potrzeby, żeby przyjść? Żeby przyjść, tak. Dobrze, no to telepatycznie go zapytaj, Asiu, czym jest to znamie, które się pojawiło w 2013 roku u niego na dużym palcu? Bardzo się denerwuję, jak o to pytasz. A zobacz, czytaj, Asiu. Widzę, że to są typowo jego ludzkie nerwy. Nic innego tam nie widzę. Aha, czyli tam nic Że takiego nie on było. to tak miał i on to tak miał, ale żona tak jakby dopisuje temu inne znaczenie. On nie będzie w ogóle odpowiadał na to, bo to nie ma połączenia z czymś, co jest nie jego. A czym była Asiu ten Dorotka opisuje, że była świadkiem rozmowy męża ze znajomym, telepatycznie odebrała jak ciało subtelne lub istota pytała drugiej, czy może tu jeszcze zostać rok. I odczuwa w mężu osobowości różne, w zależności od tego, gdzie są. Zobacz, co jest tego powodem. Co tam No, się rzeczywiście podziało? tutaj ten człowiek by w każdej sytuacji tutaj naprawdę zachowywał się inaczej. Natomiast ciało subtelne samo mówi, że nic takiego nie miało miejsca, że to są urojenia. No dobrze, Asiu, jak ty to widzisz? Widzę zmianę rzeczywiście tutaj zachowań. To było tak, jak Dorota mówi. Natomiast tutaj może troszeczkę strach jej tutaj przesłonił oczy i tak jakoś bardziej to widziała, niż to było rzeczywiście, ale muszę się tutaj z nią zgodzić, że rzeczywiście te zachowania były inne. A co jest Natomiast podłożem tych zachowań, Asiu? tutaj mamy podpięcie u męża bytów z poziomów drugiego, trzeciego. A w którym momencie doszło do tego podpięcia? Na pierwszej pracy był czyszczony. Był czyszczony, to doszło po pracy. Musiała spaść energetyka. Musiały też wyłapywać byty eterycznie, bo był taki moment, kiedy te byty w ogóle polowały w eterze na ludzi i musiały też wyłapać ciało subtelne. To musiał być tamten moment. Możesz mu, Asiu, przekazać informację o tym, że ma tutaj On kolegów. mówi, że jego bardziej denerwuje żona niż te osobniki.
Ale to znaczy, że nie chce zdjąć tych Nie, on tutaj nałożeń? nie neguje tego, że nie chce, tylko mówi, że bardziej właśnie ona też go jakby przeciąża swoją osobą. A co jest tego powodem, Asiu, że on to tak odbiera? To, że cały czas są ale jakieś do niego kierowane, to, że jest mu wymyślane jakieś inne rzeczy, których nie ma, i on cały czas tak jakby czuje się nieokej i obserwowany, nie czuje się w ogóle komfortowo. Ale to nie jest też trochę tak, że Dorota odbiera te istoty demoniczne, które w niego ingerują, i ta zmiana tych osobowości powoduje u niej taką reakcję? Na pewno też odbiera tych osobników. Na pewno tak. Czy on to widzi, że to jest takie błędne koło? Wiesz co, on to widzi, tylko on tutaj to jest ciało subtelne, które ma takie swoje zdanie i ciężko jest się przebić przez to zdanie. Czyli Rozumiem. on tak jak sobie powie, że jest w prawo, to jest w prawo, a Rozumiem. nie patrzy też w lewo, że może tam być inna przyczyna, nie? Rozumiem. A czy może zaobserwować, dlaczego spadło mu libido? Czy ktoś nie kradnie mu energii seksualnej? Niech On mówi, że on zaobserwuje. nie ma ochoty w ogóle na takie łóżkowe sprawy. Czy to nie jest tak, że mu ktoś kradnie energię akurat seksualną? No prawda jest taka, że wyciągana jest mu energia No seksualna, to właśnie. swoją On widzi drogą, to? tak? A widzi Nie, to? nie widzi tego. No to pokaż mu. On mówi, że to jest bzdura, że on sam nie chce. No dobrze, Ja to mogę może nie chcieć. coś dopowiedzieć? Mogę coś dopowiedzieć? Ja w nocy często się budzę przez to, że ja czuję po prostu wchodzącego byta w niego i on ciągnącego ode mnie energię. No i to jest, i obniża, ja wiem kiedy to jest, bo jak on zaczyna mocno chrapać, to jemu się tak energia schodzi nisko. Jak ja to oczyszczę, oczyszczę, oczyszczę w nocy, to wtedy on przestaje chrapać i wtedy możemy normalnie spać. Przepraszam, że musiałam się wtrącić, ale Okej, tak to ale to, czy powiedzieć. on to będzie chciał ściągnąć, to jest jego, jakby Właśnie, my na to nie możemy rozumiem. wpływać, To Dorotko. znaczy, niezupełnie, może ja coś powiem w tym momencie, niezupełnie wygląda to tak, że byt w niego wchodzi, ponieważ nakłady, jakie on ma, to są byty z poziomu drugiego, trzeciego. Nie są to byty, które są energetycznie zdalne do tego, żeby zaingerować w czyjeś ciało. Że on chrapie, no ale nie chrapie od dzisiaj. I to nie byt powoduje, że on chrapie. I mogą tam stać, mogą też sprawować kontrolę mentalną, ale te byty energetycznie one nie są w stanie zaingerować w czyjeś ciało, ponieważ nie mają takiej energetyki. One nie są w stanie przejąć czyjegoś ciała, po prostu nie, ze względu na poziom, z jakiego pochodzą. To dziwne, no. No nie wiem. Dobrze, możemy pracować dalej, Dorotko. Jak będziesz miała pytania, Dobrze. to tu jest czat i proszę cię na czacie nam pisz, dobrze? Aha, wtedy dobrze. Okej? Okej, w porządku. Dobra, poczekaj, bo teraz już nie wiem, co miałam zapytać dalej. No pytałaś, czy chcesz z siebie zdjąć, Dorotka, ciało Tak, tak, subtelne, tak. tak. Wiesz co, te nakłady tych bytów? Tak, ciało subtelne tutaj nie chce tych panów, których tutaj mamy, i chce zdjąć. Także Super, super. To niech na je zawoła do spokojnie. swojej przestrzeni. No, zobaczmy, kto nam tutaj przejdzie. Bo to poziom 2-3 to może różnie wyglądać. O, fajnie, zobacz. Jeszcze nie miałyśmy nietoperza na pracę. Na dwóch nogach, nie? O Fajne. kurde. Mi się podoba, słuchaj. Ten nietoperz. Idzie jeden byt, to jest chyba ten taki z poziomu 3, najbardziej silny energetycznie. On nie wygląda jak nietoperz, ale pokazał się w takiej formie, w jakiej straszy ludzi. I idzie A jeszcze czy dwóch innych. fizycznie pokazywał się mężowi od Dorotki? Nie, nie pokazywał Nie. się nigdy fizycznie. Mamy głównie trzy byty. Trzy. Dwóch jest z dwójki, jeden jest z trójki. Ten z trójki to jest ten właśnie, zmienia się w tym momencie przed drzwiami typowo w humanoida, czyli zrobił ładny teatrzyk, pokazał Tak, się tak. taki straszny, bardzo ładny byt ogólnie, zdemonizowany, bo widzę na szyi też ma stygmaty.
Nie jest głupi, powiem tak. On nie jest, wiesz, jest wredny, ale nie jest głupi. I tych dwoje też, wszyscy mężczyźni wchodzą też tutaj w przestrzeń. Czy oni Raczej. mentalnie, Asiu, też wpływali na małżonka Dorotki? Tak, mogli mu Też. zaburzać też percepcję, mogli mu zaburzać też właśnie sen, różne takie wygórowywać sytuacje, że on przy byle jakiej wymianie zdań uważał to za kłótnię, za Czyli atak, inaczej za. odbierał od razu, Ale tak? też i na Dorotkę, więc oni mogli też na nią, że ona też pewne rzeczy wygórowane widziała, Przez robić niego. takie rzeczy. Tak, dokładnie tak. Czy on to widzi? Widzi? I uważa, że chciałby mieć taką kontrolę nad sobą nadal? Tutaj w ogóle dziwną rzecz mówi ciało subtelne, bo mówi rzecz, że on z tym nietoperzastym chodził gdzieś w eter. Jak to chodził? No i rzeczywiście było coś takiego, że byt go zabierał w pewne miejsca i tak jakby razem, jak to nazwać, robili sobie eteryczne imprezy. Aha, czyli się spotykali. No dobrze, ale to jeszcze nie jest powód, żeby pozwolić sobie na to, żeby ktoś ingerował w kogoś, tak? No właśnie on tą ingerencję to tak przyjmuje 3 po 3. Dobra, było to było, nie było to nie było, machnę ręką, dobra, wywalcie i do widzenia, tak? No Czyli tak dobrze, ale. lekceważąco podchodzi też do tego. Ale ma świadomość tego, że to nie jest pierwszy raz, kiedy złapał taką ingerencję. I że kolejnym razem może już nie być takiej możliwości, żeby z niego coś ściągać. Żeby coś z niego zgiąć, tak? Ciało subtelne tłumaczy znowu irracjonalnie, przepraszam, że to powtórzę na lamusza, żeby ty go lubią. Aha, One czyli go lubią wyciągać lubią, z niego energię. No okej. lubią z nim, on nie pod tym kątem to widzi, one go po prostu lubią, więc tak jakby się z nim, on uważa, że chyba się z nim przyjaźnią. Czyli tak się przyjaźnią, tak go lubią, że ciągną z niego energię. No super przyjaźń, no naprawdę rewelacja, taka jednostronna Właśnie trochę. on, widzisz, on nie ma takiej właśnie rozwiniętego patrzenia na wiele rzeczy. On jedno to jedno, jak się uprze, to jak baran na płocie i będzie wisiał rogami i nie cofnie się, chociażby mógł. To nie No to. ale ja się odnoszę do faktów. Ja tutaj, No to bardzo takie są dobrze, fakty. tylko on się nie odnosi do faktów. Jego ciało subtelne odnosi się do swoich chyba takich widzimisię. W tym momencie to jest to. Czyli uważa, że to, że oni z niego biorą energię, to są super przyjaciele i uważa, że to jest No, okej. na pewno Lei jest fajny, czyli ten tutaj z poziomu numer 3, bo on tam gdzieś Trzy. z nim chodził, oni się tam razem eterycznego trunku napili, czyli mieli fazę, było super, tak? Lei fajny kumpel, no tyle. No super. Tamtych dwoje to nie wie, on nawet macha ręką, może kogoś kojarzy, gdzieś go widział, poda mu rękę, cześć, ale no takie to trochę dla mnie jest niezrozumiałe. Czyli nie dopuszcza w ogóle takiej myśli, że po raz kolejny może znowuż się zapętlić w taką samą sytuację. Mówi, że on się zapętlił tylko swojej żonie, bo ona mu robi na złość jedynie. Okej, no my tutaj nie będziemy w to wchodzić. Czy on chce tą ingerencję odpiąć tych trzech panów? Ingerencje tak, ale przyjaźń nie, czyli tutaj No dobrze, no to nie, to nie, no to trudno. To niech ściąga przynajmniej to, co ma i panów. ściąga wpływy, ale wiesz, on nie ściąga tak, jak jeszcze chyba nikt tego nie robił. Nie jakiś zły, podburzony za to, że miał podczepienia, bo miał podczepienia, tylko taki dobra, zdejmę, no okej. Co ściągam? Nie wiem, chłopaki, dalej do zobaczenia, napiszcie do mnie SMS-a, tak? Powiem tak, no tu się podśmiałam typowo, ale to tak wygląda. No zgiął te wpływy, rzeczywiście zgiął, ale... Ale wychodzi na to, że nam bardziej na tym zależy niż jemu. No na to tak, na to wychodzi. Okej, okay. No ściągnął
To najważniejsze. Czy jest gotowy, żeby panów wypuścić do ich O, tutaj, o poziomów? zobacz. No to gdzie pójdą, pytanie? No, no do No domu pójdą pójdą. do domu, no mają swój dom. A kiedy ich zobaczę? No i widzisz, i to jest to, o czym mówiłam, czyli takie trochę, wiesz, bezsensowne działanie, tak? No, kiedy zobaczę? Nie zobaczę, bo idą do siebie i oni nie mieszkają na ziemi, także tutaj nie ma schadzek. Tak jest. Przychodzi, nie ma tutaj już zabawy, Nie, przychodzi nie, tutaj nie. byty Niech bierze ich. przywódca poziomu 1-4, 1-4, tak bardzo jest. stanowczy, bardzo młody pan, ale bardzo tutaj w swojej pracy stanowczy, także zabiera tutaj, nie ma już więcej, że tak powiem, rozmów, bo to do niczego nie doprowadzi. Oczywiście, że nie, bo to Byty nie ma wychodzą, sensu. wracają do poziomu drugiego, do poziomu trzeciego, zabiera je przywódca, I bardzo dobrze. bez możliwości kontaktu tutaj z I mężem, bardzo tutaj dobrze. Dorotę. No chyba, że przygrucha sobie weterze kogoś innego, Jak no to. sobie przygrucha, to będzie miał. Ci nie będą mieli możliwości, nie ma nawet łącze możliwości. Przywódca zabronił tutaj Telepatycznie. łączenia telepatią, zabiera bytę Bardzo tam, gdzie dobrze. powinni być. Czyli zareagował bardzo fajnie, tak. Super. A zamknął sobie kanały mąż od Doroty? On, tak, on pozamykał. Jak tak zdjął, Dobrze. tak pozamykał. Okej. Teraz tak, mamy kolejną rzecz, tutaj problemy fizyczne u Dorotki. Zobaczmy, Asiu, klikanie po prawej stronie głowy, w głowie, na poziomie energetycznym. Widzisz coś? Tam To były dwie wszystko, operacje. tak, to wszystko na poziomie ezoterycznym, co się zadziało tutaj fizycznie u Doroty, to jest właśnie wpływ tych bytów, które były podczepione do marza. A w jaki sposób one wpływały na to klikanie? Co Mentalnie, się tu... mentalnie bawił się jeden z dwójki, ten tutaj z panów z poziomu 2, który wyszedł, bo to jest typowa hybryda bytu laboratoryjnego też. Więc on próbował, przepraszam, włączać jakby takie urządzenie. Miało to kliknąć, miało to też. Ba, jeszcze mało tego, przepraszam, ja jakieś czkawki dostałam. Miało to tak jakby też, powiem brzydko, porazić prądem. Czyli klik i tak jakbyś paralizatorem kogoś, wiesz, dotknęła do ciała, czyli taki przekaz miał iść, ale. A jaki miał cel w tym, żeby tak taki efekt wywołać Wiesz u co, on Doroty? typowo dokuczyć miał cel, bo ja nie Aha, widzę czyli tutaj taki. w nim, żeby on tutaj Rozumiem. miał jakieś cele w ogóle. A Asiu, jakbyś jeszcze zaobserwowała te dwie operacje, które miała Dorotka, widzisz tam jakieś nieprawidłowości albo na poziomie ezoterycznym, żeby coś tam się zadziało podczas tych Nie. operacji? Nie. Czy widzisz jakąś przyczynę ezoteryczną problem z wypróżnianiem się, z perystatyką jelit u Dorotki? Na pewno tutaj widzę ezoteryczne przyczyny, nie, być, chociaż być może, wiesz, te zakłócenie energetyczne mogło mieć na to wpływ, to powiem, że mogłoby. Natomiast bardziej widzę przyczynę fizyczną, właśnie taką nerwowość, stres. To bym bardziej tutaj obstawiała to, że to było przyczyną. A To widzę. emocjonalna jakaś przyczyna w tych jelitach? Też bym powiedziała, że to nerwy. Ale powyciągała to wszystko z ciała emocjonalnego. Tak, to jest wyjęte. I. Tak? Dorotko, jeszcze widziałam tylko jakiś problem właśnie z okiem. Tak, pieczenie i Tak. takie dziwne widzenie. Dziwne widzenie. Tutaj już może pieczenie na pewno też oczu. Ale to też są głównie przyczyny fizyczne. Coś w tych oczach jest w ogóle, że tak jakby nawet Dorotka próbowała tutaj przesuwać dłonią sobie od kącika oka w dół, to czuję też takie przeskakiwanie. To jest też zmęczenie oczu i o oczy też trzeba bardzo dbać. One są już przeciążone. Tym bardziej tutaj też, że ona posiada wadę wzroku.
Ale energetyka tego, co się zadziało, też mogła mieć na to wpływ. Czyli tutaj, tak jak mówię, na wszystkie przyczyny fizyczne ta energetyka może mieć wpływ. Także co by tu się nie zadziało, Że może pogłębić te fizyczne problemy. jakiś ból w plecy, kark. I dalej, no od karku to idzie dalej, idzie W na górę ramiona, idzie głowy, na tak. łopatki, na głowę też. Tak. To Górna bardziej właśnie szczęka. od kręgosłupa i też od kręgosłupa na szczękę jak najbardziej też to bardzo promieniuje, to bardzo boli, to jest bardzo nieprzyjemne. Myślę też, że tutaj jeszcze programowo też, jak to określić? Określiłabym to tak, że to są rzeczy, na które Dorotka godzi się z przymusu. Czyli rzeczy, fakty dokonane, których nie może zmienić, i tak jakby zaciska się w sobie, bo chciałaby, ale nic nie może z tym zrobić. Bardziej to. I to powoduje w niej też takie problemy. Myślę, że tak. No to na poziomie fizycznym to już wymaga dokonania decyzji, bo albo coś robisz na siłę, Bardzo zaciskasz dużo zęby. rzeczy niestety dotyczy tu męża, jeżeli Tak, chodzi o tą ja też to pracę. tak widzę. I to Też to tak widzę. głównie tu jest przyczyna. Ona się z wieloma rzeczami nie godzi, a Tak. zwłaszcza z takimi, których nie może zmienić. A niestety pracą ezoteryczną nie można Nie zmienić zmienimy go. wszystkich rzeczy Oczywiście, u że nie. człowieka ani jego charakteru, bo niestety jest. Dokładnie. Jedyną zmianą, którą można dokonać, po prostu to zmienić miejsce i. On może też sam po prostu, jeżeli podciąga i wtedy będzie chciał, wiesz, współpracować, to może ci coś poprawić, polepszyć, ale no człowieka nie da się zmienić. Człowiek nie ma też czegoś takiego, że osoba się zmienia. Nie. Osoba dostosowuje się do sytuacji. To nigdy nie jest to, że się zmienia. Czyli też dostosowanie się, bo musi, to niech okej, niech tak będzie, ale w środku ta zmiana nie następuje. A czy w Dorocie jest jakaś obawa bądź lęk przed zmianą na przykład swojego życia? Tak. Gdzie to w niej jest? To jest w klatce piersiowej. Wyciąga lęk przed tym, że może sobie nie poradzić sama, przed Na przykład, samotnością, wyciąga to wszystko. że nie da sobie rady finansowo, Tak, że wyciąga to będzie wszystko. sama, że będzie zdana na łaskę też innych ludzi, to wyciąga. W porządku. A to częste odczucie takiego obrzęku ciała. No tutaj też problem z piciem wody. Woda się zatrzymuje w organizmie, typowo fizyczna dolegliwość. Trzeba popracować też nad piciem wody. Po drugie, to też był problem właśnie z tym wypróżnianiem się, tak? Więc też no, trzeba pilnować tego. Woda, jeżeli sama w sobie. Często ludzie mają problem z jej piciem. Wtedy na przykład należy dołożyć do niej odrobinę cytryny i już wtedy nie będzie to sama woda, będzie łatwiej też ją przetrawić. Ale należy pić 1,5 litra, 2 litry dziennie wody. Dobrze, Asiu, kolejną tutaj sprawą jest syn. Czy Dorotka zechce go poprosić? Tak. O. No, drugie ciało subtelne, takie nie do końca zadowolone, że ma tu przyjść. No to mamy Znowu dzisiaj. pyta po co? Mówi, że nie będzie przychodził, że on może W posłuchać, dublu. ale on nie będzie wchodził nigdzie. No dobrze. Skąd u niego to podenerwowanie? Niech zaobserwuje. Ciało Kiedy subtelne. mama jest przy nim? O, Ciało na przykład. subtelne mówi, że mama się za bardzo wtrąca. To są jego słowa. Że pomaga, pomaga, ale zawsze przy tym pomaganiu on się czuje tak, jakby mu szpilkę gdzieś chciała włożyć z tyłu ciała. Ale nie przyjmuje żadnej pomocy, ma coś takiego w sobie, że nie chce przyjmować pomocy, nawet jeżeli jej Chce, potrzebuje. ale mówi ciało subtelne, że czuje się niekomfortowo z tą pomocą, bo to jest tak jakby pomoc, pomoc, a potem tak jakby jakieś wypominanie czegoś jeszcze.
Nie wiem, czy to jest prawdziwe, ja tylko powtarzam to, co on powiedział. Tutaj Dorotka mówi o, też o takiej sytuacji, w której po tym wypadku syn jakby powiedział takie zdarzenie, że jej coś tam mógłby zrobić. Czy widzisz, że to powiedział syn, czy ktoś inny to mówił? Nie, no bardziej tu widzę przemowę bytu, nie syna, ale widzę, że ma żal do mamy, ciało subtelne, że rzeczywiście tak jakby on docenia bardzo też tą pomoc, ale nie docenia tego jako szczerą pomoc. Ale to jest to, co on odbiera A w gdzie tym ma w sobie momencie. taką wątpliwość, że to nie jest Mówi, szczere? że życie mu to pokazuje i on cały czas tak jakby mimo tego, że mama mu pomaga, to z mamą też jakoś walczy. Cały czas tak jakby też o swoją godność i musi tak jakby zawsze odpierać jej ataki. A może zechciałby wyciągnąć tą potrzebę walki? Mówi, że to ona musiałaby wyciągnąć potrzebę walki z nim, bo on nie ma potrzeby walki z nią. A widzisz w Dorotce potrzebę walki z synem? Widzę też czasami własne zdanie, ale jako takiej potrzeby walki nie dostrzegam. To dlaczego ta percepcja u niego jest tak zmieniona? Skąd takie przekonanie? Myślę, że po prostu dużo rzeczy mu się nagromadziło, nazbierało i to stąd. A chciałby je wyciągnąć z ciała Mówi, emocjonalnego? że może wyciągnąć, ale mówi, że nie pozwoli sobie na to, żeby ktoś też tutaj wypominał mu rzeczy, które w ogóle nie miały miejsca. Tak Ale my mówi. niczego nie przyszłyśmy mu wypominać. Ale Przyszłyśmy po chodzi to, mu o żeby... jego mamę. Mówi, że on to wyciągnie, tak. Super. A widzisz tam, żeby miał jakąś ingerencję w tej chwili? Nie, ingerencji jako takich nie ma. Tutaj Czy w tym jest momencie. skłonny wyciągnąć również ten żal do mamy, który wyprodukował? On mu wcale nie pomaga. Mówi, że on to wyciągnie, ale mówi, to nie zmienia faktu, że jak ona nie zmieni swojego nastawienia, że to się i tak przewróci. On wie, że to jest chwilowo. Że on to wyciągnie. Okej, super. Ale wyrzuca. Dobrze. Czy widzisz jeszcze, Asiu, u niego coś rodowe albo inkarnacyjnie, co mogłoby Na wpływać pewno na jego... widzę bardzo też poczucie żalu, które też rodowo się przeniosło i na pewno brak zaufania do bliskich osób i takie przekolorowanie, czyli takie rzeczy, że ktoś mu zwróci uwagę, to on odbiera to na przykład nie jako zwrócenie Jako uwagi, atak. ale jako atak, czyli Gdzie to w nim wygórowuje jest? tak Niech on jakby to, w głowie. niech on to wszystko wyciąga. To jest w głowie. Dorotka się pyta, jak ma w takim razie z nim postępować, żeby nie odbierał tego w ten sposób, ale to już niech powie po wyciągnięciu tych przekonań. Tak, najpierw on wyciąga to. Jeszcze patrzę rodowo Dorotka, dajmy skończyć mi tą pracę, bo ja też tutaj przerwałam. Patrzę dalej na linii rodowej, co tam mogłoby być. Jeszcze jedna ważna sprawa. On w ogóle czuje się taki, wiadomo, że zależny też od kogoś na No pewnym tak. stopniu i No stąd też tak. wynika jego złość, więc to wszystko, co on może też mówić, to może być takie, wiesz, i wygórowane, i pod wpływem Tak. emocji, złości i tak dalej. I to też musi wyciągnąć. Z nim tutaj pytanie, Doroty. Trzeba postępować delikatniej niż postępowałaby. Jeszcze bardziej delikatnie. I najlepiej nic nie mówić. No nie nic nie No mówić, to bo nie o to człowiek chodzi. mówić musi też rozmawiać i komunikować się też. Najlepiej jeszcze po prostu bardziej delikatnie z nim postępować. To jest jedna metoda. Chociaż ta metoda, którą stosowała Dorota, nie była niedelikatna. Nie powiem tego, że ona tutaj mu starała się, nie wiem, krzywdę zrobić. Nie, ale niestety, ale przez to przekonanie też, które dopiero wyciągał, to też Tak, mogło to też być mu odtwarzane. zaburzało tą percepcję, To powinno oczywiście. teraz się zmienić i on powinien też postrzegać sprawy tak, jak mają, Jak mają miejsce jak mają faktycznie. miejsce, a nie tak, jak on by to wygórował i podniósł do góry. Dobrze. I rodowo chyba to wszystko. Czy coś jeszcze ma do wyciągnięcia, czy już Asiu inkarnacyjnie rodowo też powyciągał? Inkarnacyjnie też wyciągnął tutaj taką niemoc w pewnych sytuacjach i też uczucie bezbronności, bo to się przeciągało, Tak. ale to sobie usunął. Ja nie widzę tutaj niczego więcej, żeby było.
Czy chciałby jeszcze w to miejsce wpisać jakieś wspierające przekonania, programy, które mogłyby go bardziej podbudować i pomóc mu bardziej optymistycznie patrzeć na życie? No tutaj ciało subtelne płacze, bo mówi, że on bardzo chciałby być samodzielny. On nie może być samodzielny. Musi wpisać sobie, chce wpisać sobie siłę, asertywność i Tak. odwagę na dalsze życie i zdrowie takie, żeby pozwoliło mu nie czuć Tak. się bardziej chorym i bardziej bezbronnym. Dokładnie. To chcę wpisać to. Przekonanie, jeżeli ma o byciu chorym, to musi wyciągnąć, żeby się te programy nie No sabotowały. to z klatki piersiowej też wychodzi. Wyciąga. Dobrze. Myślę, że w miarę sobie poczęścił tutaj. Nie widzę takich jeszcze większych rzeczy, które by tutaj miały też wpływ na jego życie. Dobrze. No to w takim, bo ty tylko telepatycznie z nim rozmawiałaś, a ja nie widzę, żeby on przyszedł do przestrzeni. Nie przyszedł. Nie, nie przyszedł do przestrzeni, on stał Dobrze. obok. Dobrze, no to niech sobie stoi, może jeszcze tutaj słuchać, jak ma ochotę. A ma przed sobą jeszcze, ma jeszcze w sobie lęk przed tym, że będzie sam. Wiesz co, bardziej to też, ale bardziej ma lęk, co będzie wtedy, jak będzie od kogoś zależny. Jak już zupełnie będzie od kogoś zależny, To jak niech na to też przykład wyciągnie, bo on sam ściąga na bliskich siebie mu takie osób już nie doświadczenie. będzie i kto się nim wtedy zaopiekuje, jeżeli on nie Zawsze stanie na będzie nogi. bliska osoba. Zawsze będzie bliska osoba. Niekoniecznie to musi być rodzic. To, że węzy krwi nie oznacza, że ma ktoś połączenie takie Tak. rodzinne, to nie znaczy, że to jest ktoś bliski. Bliski może być również ktoś, kto nie jest rodziną. Więc nie. Dokładnie. Nie ma sensu projektować tutaj i tworzyć takich myślokształtów. Musi to przekonanie usunąć. Też nie chciałby nigdy być dla nikogo obciążeniem Ciężarem. To i też to też wyciąga powoduje to złość, przekonanie. jaka w nim się tam kryła, że Wyciąga to jednak jest przekonanie. na przykład dla swojej mamy i też trochę się tak na niej odgrywał, bo no bo tak to wygląda. Niech to też Że nie wyciąga. chciał tego, ale to tak jakoś szło samo, bo osoba, no, która jest zależna od kogoś, to po prostu się z tym nie godzi i wtedy może nawet na osobie, która jej bardzo pomaga i się nią opiekuje, się Odgrywać. odgrywać, ale to jakoś tak idzie dziwnym sposobem, też niechciane, ale jednak wychodzi. Tak, I tak było. wyciąga to. Tak. Czy jeszcze są w nim jakieś ograniczające przekonania dotyczące jego osoby, oceny swojej osoby i przyszłości? Mówi, że on chce tylko spokoju. No to on sam dla siebie jest gwarantem spokoju. Jeżeli będzie miał spokój w sobie, to i na zewnątrz też tak będzie. Myślę, że to jeszcze nie wszystko, co chciałby powiedzieć, ale niczego więcej nie mówi. Okej. No, jeżeli będzie chciał coś powiedzieć, to ma jeszcze do tego okazję, zanim skończymy pracę. Dobrze, Asiu, tutaj jeszcze Dorotka pyta o tatę, który nie żyje. Czy widzisz, że on pozbierał wszystkie swoje cząsteczki tutaj z tego wymiaru ziemskiego? Tak, ta osoba od niedawna w ogóle inkarnuje na ziemi, czyli wróciło mu ciało. Czy Dorotka pyta, czy ma jakiś żal jeszcze o to, że poprosiła go, żeby wyprowadził się podczas rozwodu rodziców? Nie widzę czegoś takiego. Tutaj ciało fizyczne, nowe ciało fizyczne, ciało subtelne skupione jest na sobie. W tym momencie chłopiec ma 3 lata, czyli jest to małe dziecko. Tutaj jeszcze była taka sytuacja z wypadkiem samochodowym, w którym tata Dorotki był świadkiem. Zabierał Dorotkę i koleżankę autem, Beatkę, która zginęła wysiadając z tego auta. I
Dorota twierdzi, że coś w niej jeszcze jest związane z tą sytuacją. Zaobserwuj, Asiu, co jeszcze jest w Dorocie, fizycznej bądź w subtelnych ciałach. Na pewno jest to, co ja widzę pierwsze i mi się pokazało, że bo ona tak, ona tą sytuację powiązała też z jakąś ingerencją. Jeszcze gdzieś jest w głowie coś takiego, że ktoś jest wyższy i zrobi jej krzywdę. Niestety jeszcze to siedzi. To wyciąga to. To jest głównie to. Że ktoś jednak ma władzę nad człowiekiem, potrafi uruchomić taką sytuację i wiesz, i ją zrobić. I człowiek tak naprawdę jest niższy, nie ma nic do powiedzenia, tylko przygląda się temu biernie z boku i patrzy na skutki takiej pracy. Jeszcze to. Wyciąga to Wydawałoby się, że przekonanie. to było wyrzucone, ale to Gdzieś to też musiało wrócić. gdzieś musiało to wrócić. Czasami, wiesz, człowiek przypomina sobie pewne sytuacje, niestety wraca je pamięcią, a że je wraca, też wraca pewne przekonania i to było coś takiego. Tak, ja chciałabym, żeby Dorotka z ciała emocjonalnego zneutralizowała w tym ciele emocjonalnym te obrazy dotyczące tego wypadku, żeby one były neutralne, czyli nie ma tam ładunku negatywnych emocji. Żeby z powrotem nie ciągło jej do powrotu do znowu do tych sytuacji. Tak, bo ona ma taki właśnie włączony taki stoper i to jest tak, jak ktoś, komuś się podoba piękna piosenka, ale nie wiem, nie dosłyszał, bo nie wiem, sąsiad pukał w ścianę, włączają jeszcze raz, znowu, nie wiem, zadzwonił telefon jeszcze raz i ona ma właśnie tendencję do takiego cofania się. I to teraz jest usuwane. Nie ma tego w Właśnie. tym I momencie. chodzi o to, żeby ona teraz wróciła z powrotem, tak jakby przeglądała zdjęcia stare i wraca do zdjęć, w których jest ta sytuacja z tą Beatką. I teraz niech zobaczy, czy nadal jest to ten taki ujemny ładunek emocjonalny, czy jest zneutralizowany już w tej chwili, jak wraca do tych obrazów. Nie jest ujemny. Dobrze, właśnie o to chodziło. Dobrze. Okej. Kolejna rzecz, o którą tutaj prosiła Dorotka, żeby sprawdzić, to jest sprawdzenie, czy rodowo mama jej, później córka, nie przekazały na wnuczkę jakichś pretensji, żali, które by wpływały w tej chwili na stan psychiczny wnuczki. Tutaj rzeczywiście jakiś problem dziewczynka ma jakiś z jakimiś obniżonymi stanami emocjonalnymi, coś pod stan depresji nawet. Zobaczę, co Tak, jest podłożem tego. no mogły przekazać tutaj pewne rzeczy tak. Pewne Zobacz, rzeczy Asiu, co wynikają mogły z takich przekazać. prywatnych rzeczy tej dziewczyny, natomiast tutaj właśnie widzę też jakieś takie rozmowy odbywające się właśnie na takim smutnym bardzo planie. I chyba to zostało wyłapane i usłyszane. To mi się tak pokazuje. Jakby też zobaczyła, że to życie to są same takie katastrofy, same takie zdarzenia niefajne, wyłapała to i musiała to zapisać w głowie. Znajdź, Osiu, ciało subtelne wnuczki i czytaj ją i przekaż jej te informacje. I też Czy zechce coś z przeczytać? nauką jest nie tak, czyli ta nauka też jakoś tak nie idzie do przodu u niej. Coś takiego widzę. Ona zechce to wszystko pościągać? Tak. Zechce plus wiek też tutaj robi swoje, czyli takie rzeczy mają prawo się dziać, ale te akurat były odebrane od innych ludzi, czyli wymagają ściągnięcia. Ale rodowo też wymaga to ściągnięcia osiu na linii rodowej. Patrzę właśnie Dorotko. Tak. No to od razu jest anulacja i ciała subtelnego Dorotki na linii rodowej i w przeszłości, i w przyszłości, że to nie No, w dobrze. przyszłość też może kogoś dotknąć tam później, czyli tak to trzeba zrobić, No, dokładnie tak. całej linii czasowej. Dobrze. Usunięte i tutaj dziewczynka też usuwa. Nie ma tego. Dobrze, czy jeszcze jest coś, co jej przeszkadza? Może jakieś programy przekonania, jakieś traumy, coś,
co mogłoby jeszcze być rodowo, bądź inkarnacyjnie, bądź z tego wcielenia. Narzucanie pewnych norm na pewno i rodowo-inkarnacyjnie. To To prawda. zobaczyłam i to wyciąga z siebie. Głównie to. Czy coś jeszcze, Asiu? Mówienie o takich rzeczach to też inkarnacyjnie wystąpiło, rodowo też wystąpiło, gdzie po prostu dziecko było świadkiem czegoś, czego nie powinno słuchać, czyli albo na pewno nie powinno to dziecko interesować. I ona dlatego też lekceważąco podchodzi w pewnym momencie do pewnych poleceń, bo to jej się wydają polecenia, które nie powinny jej dotyczyć. A chciałaby to Źle, wyciągnąć? tak, źle na przykład kierowane prośby na zasadzie przymusu, bo chodź, bo tego, bo musisz. Osoba w takich stanach depresyjnych wie, że ona musi to otworzyć oczy, a wręcz mało tego, otwierają się same. Reszta nic nie musi, bo nie da rady. I to też usuwa. Wyciąga. I to wszystko. Dobrze. Myślę, że jeszcze dobrze by było, żeby tutaj dziewczyny oczyściły swoje przestrzenie fizyczne, czyli wnuczka i Dorotka u siebie w domu. Tak, domy wymagają tutaj czyszczenia. U Dorotki jest bardzo duże, są bardzo duże nakłady w domu. Nie tylko spowodowane przez te byty podczepione do męża, które Tak, ale też myślę o oddelegowane kształtu zostały. dużo jest. Myślę o kształtów, zgrzytów energetycznych i wszystkiego. Tam są czarne, bardzo duże zaplamienia. Tam, gdzie mieszka tutaj wnuczka też Doroty Razem z też. mamą, więc od razu Razem z wyczyści. mamą też jest nieczysto bardzo, więc usuwają to. Dobrze, Asiu, tutaj jeszcze mamy do sprawdzenia domy, czyli dom rodzinny, w którym mieszkała wraz, a teraz rodzice O, mieszkają. tam coś jest, Dorotka. Co tam jest w tym Bo domu coś rodzinnym? przemknęło mi tam, wiesz? Z prawej strony na lewą bardzo szybko coś Tam się kiedyś była schowało. wojna i tam stała karczma, restauracja. Tak, ale te skutki już były też i usunięto z tej ziemi, tam nie widzę, bo widzę, co tam się działo wcześniej. Przemknął mi osobnik, nie wiem, kto to jest. Muszę go jakoś zatrzymać, bo on tam biegnie, biegnie w pole, niech on mi tu nie ucieka, bo ja tak szybko nie biegam. Jak on? Stop. Kto to jest? Już go. Zrobiłam mu mur, wiesz, bo nie dogonię go, nie będę go łapać, bo tak. Bardzo młody byt. Anielski. O. I czego O. on tam szuka? O kurczę, czekaj, to jest gruba sprawa, wiesz, to nie tak, że on tam czegoś szukał. On tam spadł. Ale gdzie, na tą działkę, na ten Został dom? tak, do tego domu, dosłownie do tego domu, tak jakby. Poczekaj, to jest ten dom w Berlinie? Tak. Dobrze, ja patrzę. Dorotko, to jest ten dom w Berlinie? Ten w Od Berlinie rodziców? patrzymy. Tak, to jest ten dom? Tylko, że nie słyszymy, nie? A włącz mikrofon. Domy są w Polsce, a w Berlinie jest mieszkanie. Czyli to jest To mieszkanie, czyli nie, dwa domy są w ale czemu Polsce. ten Berlin się pokazał, że to jest Ale w dom? Berlinie Nie, też coś jest. to nie, Dorota, to nie Berlin, to jest tutaj. W Wiesz co? Polsce. Wpadł w podosobnik. Bardzo młody byt, świetlisty, młodziutki. Nie wiem, może na lata ziemskie ma 16 lat, 17? I widzę, że wpada przez dach. Tam, gdzie ci rodzice w ogóle mieszkali. Nie wiem, bo ten Berlin mi się tak kojarzy, jakby to wszystko. No ale tak, to tereny mogły być dawniej, może dlatego ja to tak zobaczyłam.
Wpada z wyrwanymi, został zaatakowany w walce przez silniejszy byt. Wyrwane zostały mu skrzydła, on taki poraniony wpada do To tego jak bytu. długo on tam jest na tych ziemiach, na tym, w tym miejscu, gdzie domu Wiesz rodzinnego? co? 2 lata na pewno, jak nie więcej. W takim układzie, no to ktoś musiałby go zabrać Nie stamtąd. widać go było wcześniej w ogóle. On w ogóle wpadł i ma bardzo duże blizny na plecach. On się chował, bo uciekał, bał się, że my go, wiesz, zepniemy też. No dobrze, ale on pobierał od kogoś tam w Nie, domostwie nie pobierał, on energię? się tylko tam schował. Okej, ale energetycznie wpływał swoją energetyką na No, robotników. nieświadomie, tak, ale świadomie nie zabierał. On tutaj nie robił takich rzeczy. No dobrze, w takim razie trzeba go odesłać, Asiu, do jego poziomów. On mówi, że on nie pójdzie, bo go tam zabije przewód. A, bo on pamięta Archiego. Ale tutaj już jest inny przywódca, proszę pana. Tak, on pamięta, co było, nie? Boi się. No trudno, ale tu ma innego przywódcę, Nie także będzie musi go mu odejść. nikt krzywdy Nikt robił mu krzywdy tam. nie zrobi, o pewnie, że tak. Asiu, w takim razie trzeba zawołać przywódcę Trzeba poziomów. zawołać przywódcę poziomów istot świetlistych, żeby przyszedł tu po niego. On sam nie. On wiesz, wyszedłby, ale on się tak trzęsie po prostu, że ja go nie chcę nawet poganiać, bo nie chcę, żeby mu się coś tam stało, bo to niczemu niewinne w tym momencie jest, tak, że tam się znalazł. I niech od razu pozbiera całą energetykę swoją z tego On mówi miejsca, gdzie tylko, on że on stoi. chce swoje skrzydła, chciałby odzyskać skrzydła, nie może. No ja mu nie dorobię, słuchaj, takiej opcji nie ma. No, 2 wielkie blizny na plecach, rzeczywiście ktoś mu je powyrywał. To. Ale myślę, że energetycznie, jak się wzmocni, będzie mógł je sobie odbudować, będzie miał taką możliwość. Przychodzi po niego tutaj przywódca poziomów 1-7 Czy on bardzo podbierał szybko. całą swoją energię z tego miejsca? On mówi, że on nie wie jaką. Swoją, jak to nie wie Mówi, że nie jaką? zostawił tutaj nic. No to przecież o to pytam, no to od razu mógł tak powiedzieć. No dobrze, to niech idzie. No idzie, tylko. Ojejku, no tak idzie. Mogę go tak trochę przeprowadzić, bo on tak jak będzie szedł, to pół godziny zajdzie. On się po prostu boi wracać tam, bo się pamięta, co było wcześniej, ale to już tłumaczenie nie pomaga. On musi zobaczyć inną osobę zamiast Archiego tutaj. To go doprowadzi Widzi? do przywódcy. Widzi, ale. No nie ufa, no nic dziwnego, że nie ufa, no ale musi Ja to rozumiem, ale zrobić. my nie mamy czasu na zabawę, więc. Przywódca go tutaj zabiera, on się cały czas ogląda, nie, ja z tobą dalej nie pójdę, bo ja nie wychodzę, ja pracuję w tym momencie, nie możemy tak robić. Musi iść tam, gdzie ma iść i zabiera go tutaj przywódca. Dobrze. No tego się nie spodziewałam, powiem ci, w tym Dobrze, domu. Asiu, sprawdź jeszcze całą tą działkę i ten dom, czy na pewno tam nic nie zostało. Ta wojna wojną, ale to pobojowisko, które się właśnie zadziało, że jemu te skrzydła wyrwali temu bytowi. Tam był ktoś odgórnie, też zostawił swoją energetykę, też świetlistą. No to musi Nie to ma go, rozkaz Stelna ale wyczyścić. jest nad domem i jest na podwórku, powiem tak. To pokaż Dorotce, żeby to wyczyściła. I ona to ściąga. I czyści. I tam jest jeszcze drugi dom, druga posiadłość, w którym stoi stara studnia i przy tej studni też A ta studnia, tam tak. właśnie z tym synem wtedy była ta cała sytuacja. No, ta studnia to już też było energetycznie oczyszczone miejsce, ale jeszcze są tam Jeszcze, nieprawidłowości, głównie przy tej studni i ten dom też wymaga czyszczenia. Ingerencji jakichś bytów ja tam nie Nie widzę ma, nie obu. ma, nie ma, też nie To widzę. samo, jeżeli chodzi o te mieszkanie tutaj w W Berlinie, że Berlinie. tam się nikt nie Ale przewleka. Czemu? ktoś musiał przechodzić, Wiesz co, przeszedł ktoś, bo mi się bo to tutaj jest na blok. początku pokazało ten Berlin, że to jest ten dom i tak trochę zgłupiałam. Przeszedł byt, ale on tam się nie zatrzymał. Także nie ma nic wspólnego, że on tam w środku jest. Tylko trzeba wyczyścić po prostu energetykę. Co jakiś czas można po prostu, mieszkanie w bloku ma to do siebie, że różni ludzie tam przebywają, przychodzą. No.
oczyszczać liściem laurowym bądź Będą palisando. zanieczyszczenia, bo się nie mieszka tam samemu po prostu, Dokładnie, tak? więc co jakiś czas trzeba takie mieszkanie po prostu oczyścić Jak i tyle najbardziej. fizycznie. Dobra. O, widzisz, Dorotka, alergię mam na pióra jednak. Pióra, których Jak nie ma. zwykle. Jestem, ale będę kichała, to włączam Dobra, mikrofon. dobrze. O, lepiej. Dobrze. Asiu, tu jeszcze mamy kolejną sytuację, gdzie Dorotka opisuje, że widziała samochód taki bardzo nowoczesny z taką super konsolą i tak jakby taką tęsknotę poczuła, takie rozczuliła się. Zobacz, co energetycznie tam się, co odbierasz. No, rozczuliła się. To nie jej rozczulenie w ogóle było, bo te byty podpięte z poziomu 2-3 pod jej męża miały zawsze takie marzenie, żeby tak jakby być gdzieś dalej, gdzieś indziej, gdzieś głębiej i bardziej w to się tak jakby wtopić. Nie mają możliwości dostępu do urządzeń elektronicznych ze względu na to, że mogłyby je wykorzystać, więc ta konsola to było takie, wiesz, spełnienie marzeń, tak? Czyli odebrała ich emocje tak. Odebrała ich emocje, tak. Dobrze. Ona konsoli nie potrzebowała. Okej. Oni jak najbardziej tak. Dobrze. Teraz mamy tutaj jeszcze rodzinę taty, cztery siostry. Chodzi o modlitewność tej rodziny. Dorotka chciałaby się od tego odciąć, żeby nie odbierać tej energetyki i tych modlitw. Dobrze, tutaj można zrobić blokadę, można zrobić mur i bańkę, natomiast powiem tyle, że tam są podpięcia istot świetlistych. No I są, to to nie małe prawda. podpięcia, nie są to byle jakie istoty z wysokich poziomów. Także pytanie tylko, czy te osoby chciałyby ściągać, ale myślę, Może że to. Dorotka spróbować wysłać im informacje, natomiast ja tu nie widzę, żeby one były skłonne do pracy. Chęci ściągania ja też nie widzę. No, ale przynajmniej, żeby to nie dotykało energetycznie. Energetycznie jej nie będzie to dotykało, natomiast oni no, mają wolną wolę. Oczywiście, mają Jeżeli takie chcą, to prawo. się mogą modlić do kogo tam chcą. Zgadza To nie się. jest zabronione na świecie, tak? Przekaz jest, ale No i przekaz. żeby nie dotykało też dzieci, tak, No, ochrona Dorotki, jest czyli. robiona tak, że dzieci też nie będzie to dotykało. Natomiast nie widzę tutaj chęci ściągnięcia tego. Nie wiem nawet, czy by oddzielna praca też pomogła. Nie, nie Raczej pomogłaby, Asiu, nie nie zmieni to pomogłaby. niczego. Tutaj się Raczej nic nie to. zmieni, bo my Tak. ściągniemy tych anielskich, a za chwilę przyjdą następni. No, bo to wiesz, jeżeli jest niezgodna z wolą, to nawet jak ktoś chwilowo pomyśli, że tak, to też nie zmienia faktu. Nie widzę tutaj chęci ściągania, także oni zostają tak, jak byli. Natomiast te wpływy, jakie robią i ta modlitewność Doroty ani jej dzieci też nie będzie dotykała. Bo to o to chodziło, nie? Tak jest. Dobrze, Asiu, to teraz na tych nowych warunkach, po ściągnięciu tych wszystkich programów i tych ingerencji męża, energetyka Dorotki się już, widzę, ustabilizowała. Widzę, że jest bardzo dobre połączenie między ciałami. Jest wysoka, tak. Podniosła Niech się. Dorotka zobaczy na tych nowych warunkach, czy w przyszłości nadal będzie tutaj kreowała jakieś takie historie, które będą ją nakręcały. Nie, bardziej jeżeli nawet zdarzy jej się, bo też wyobraźnia, wiadomo, jesteśmy tylko człowiekiem, podpowiada swoje. Ale będzie analizowała też to, co widzi i przekładała też na racjonalizm na Tak. początku, żeby nie dopisywać, że tak powiem, bo ona dopisuje nie komuś, kto będzie też pracował z nią na przyszłość, czego nie życzę, ale dopisuje przede wszystkim sobie.
I potem w niej się to przetwarza, tak jak Tak, taka płyta, którą tak. się włącza, taka znienawidzona piosenka, że słyszało się ją 10 razy i ona dalej się włącza. Tego nie będzie. Tutaj, co u męża, to po prostu też pokaże czas, dlatego że pewne rzeczy zdjął, tak jakby z zabawy, z czegoś takiego lekceważącego, więc ciężko jest mi powiedzieć, czy on akurat tutaj, na pewno też energetycznie ten wpływ się jego też zmniejszy na Dorotę, dlatego że pewne rzeczy jednak siebie zdjął. Tak. Więc tutaj w kwestii libido nie widzę tutaj poprawy na przyszłość, nie powiem, że to będzie ekstra super fajnie. Natomiast tutaj te klikanie po lewej stronie głowy zniknie. Problemy te z oczami, bóle karku, bóle kręgosłupa, bóle ramienia, szczęki, jakiś ucisk w ciele. To powinno się zmniejszyć, jeżeli chodzi o O Dorotkę. fizyczne problemy. Dorotka mówi o tym, że córka mówi o tworzeniu się karmy u niej i u siebie. No jeżeli Ale córka ona. akceptuje program karmy, no to tak będzie, tak? No można zrobić przekaz, czy chce zdjąć Czy ten chce program, ściągnąć tak? program karmy? Niby tak, ale to też wymagałoby większej analizy i jednej pracy, dlatego że niby tak. Niby tak, ale jednak go dalej akceptuję. A możesz pokazać jej, Osiu, Mogę. konsekwencje tego programu i jakie to w jej Że życiu spowoduje skutki? Może to ją ona przekona? uważa tak, że dobra rzecz za dobrą rzecz, za złą zła, czyli tak jakby oko za oko, też ząb za ząb, że karma też wróci nawet po pewnym czasie, czyli to. Czyli ona chce, żeby tak było, tak? Uważa, że tak To chce. znaczy, ja jej pokazuję jeszcze ten przekaz i ona w tym momencie patrzy. Pokazałam jej taki dosyć jeden z. Bardziej, że tak powiem, brutalnych przekazów, jaki ma odbicie karma, gdziekolwiek, co może to spowodować. Ściąga, ale jednak myślę, że nie do końca to akceptuje. No bo u Doroty ja nie widzę, żeby ona akceptowała w Ona nie ogóle. ma tego Nie ma, programu. nie. Tutaj to nie występuje. Karma na pewno nie. To jest Natomiast tylko u córki. córka zdjęła, ale myślę, że w przyszłości pamięć może pozwolić jej na to, że będzie się tym dalej sugerować. No to już jest jej sprawa w tym momencie. Przekaz poszedł, tak? Dobrze. Okej. W porządku. W takim układzie jeszcze zobaczmy w przyszłości. Tak, fizyczne aspekty już sprawdzałyśmy. A jak chodzi o syna w przyszłości, widzisz, żeby jakaś po wyciągnięciu tych Myślę, rzeczy. że taka subtelna poprawa powinna nastąpić w stosunkach między nim a mamą, że też powinien docenić, może nie oceniać tak z góry za bardzo kogoś, tylko popatrzeć po prostu na to, że ktoś też mu pomaga. Mama też nie jest winna, że on po prostu jest osobą niepełnosprawną, tak? No oczywiście. Więc ona tutaj nie zawiniła tej sytuacji. Także myślę, że powinien on tutaj uspokoić się, poukładać sobie w głowie i powinno to się poprawić. Tak to wygląda. A jak widzisz wnuczkę w przyszłości? Część tych rzeczy ustąpi, natomiast tutaj z racji wieku dziewczynka też musi przejść przez pewne etapy, czyli pewne rzeczy jej nie ominą, ponieważ jest taki okres buntu, inne rzeczy, to jest typowo fizyczne, czyli trzeba to przeczekać. To nie jest taka dziewczyna, która tutaj sobie, nie wiem, życie da zrujnować, czyli ona z tego po prostu doskonale sobie z takimi rzeczami poradzi. Poradzi. Dobrze. Czy ciało subtelne Dorotki uważa, że dostała wszystkie odpowiedzi na pytania, które ją nurtowały? Na te, które tutaj ciało subtelne chciało zadać, tak. Dobrze. W takim razie myślę, Osiu, że możemy opuścić przestrzeń Dorotki, bo w jej przestrzeni tam nikogo nie ma, to oni tylko obserwowali, bo nie chcieli przyjść tutaj mąż i syn.
Nie byli oni tutaj w przestrzeni, byli poza, koło przestrzeni, ale nie w środku. Wnuczce była przekazywana informacja, więc myślę, że możemy wyjść z przestrzeni Dorotki, wrócić do własnych przestrzeni. Dobrze. Rozłączamy się z całą energetyką tej sesji. Rozłączamy się ze wszystkimi całkowicie. Wyrównujemy swoje częstotliwości do takich, z jakimi czujemy się teraz najlepiej. I wracasz, Asiu, do teraźniejszości, skąd do ciebie mówię. I na trzy całkowicie powracasz do fizycznego ciała, wypełniona własną energią, wolna. Jeden, dwa i trzy. I jestem. Jak się czujesz? Wszystko w porządku? Jest w porządku, ale energetycznie było bardzo ciężko.